Z różnymi formami demokracji bezpośredniej mamy do czynienia też na różnych poziomach, czy to krajowym, czy to samorządowym. Z tej strony wita Was bardzo serdecznie Agata Kępa. Dzisiaj moją gościnią jest Anna Maciąg. Dzień dobry. Dzień dobry. I to właśnie z Panią będę rozmawiała o inicjatywie obywatelskiej, ale nie tylko, bo też o różnych innych formach partycypacji, ale na tym poziomie samorządowym. Z jakimi formami demokracji bezpośredniej mamy do czynienia na poziomie właśnie gmin i powiatów, czyli tym poziomie, który jest nam najbliższy? Rozpoczynając od formy demokracji bezpośredniej, zarówno tej gminnej, i powiatowej, o niewiążącym charakterze, ale ważnej dla społeczności, zacznę od konsultacji społecznych, dzięki którym można zebrać opinię danej społeczności, i to nie tylko obywateli polskich czy obywateli będących obywatelami Unii Europejskiej, ale nie polskimi, ale wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich pochodzenia, wieku czy tego, czy posiadają prawa publiczne. Taką szczególną formą konsultacji społecznych będzie budżet obywatelski, a więc ta formuła, dzięki której mieszkańcy mogą decydować o wykorzystaniu części budżetu na wybrany przez siebie cel. Następnie mamy obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, o której Pani już wspomniała, dzięki której możemy składać projekty aktów uchwałodawczych do organu stanowiącego i kontrolnego, czy to gminy, czy powiatu. I debatę nad raportem o stanie jednostek samorządu terytorialnego, dzięki której możemy wziąć udział w decydowaniu i rozmawianiu o tym, jak jest w naszej gminie, czy powiecie, jak może być w przyszłości. Mamy też wybory i referenda, czyli te takie najbardziej twarde formy demokracji bezpośredniej, których wynik jest wiążący, a my jako mieszkańcy jesteśmy decydentami i decydujemy o tym, co kogo wybierzemy, czy jakie rozstrzygnięcie podczas referendum zostanie podjęte, o ile będzie ono rozstrzygające. I formą demokracji bezpośredniej w gminach są także niektóre organy jednostek pomocniczych gminy. Mam tutaj na myśli ogólne zebranie mieszkańców osiedla, a także zebranie wiejskie w sołectwie, które to mimo, że są organami jednostki pomocniczej, składają się z wszystkich mieszkańców danej jednostki pomocniczej. Czy te narzędzia, czy te jakieś instrumenty demokracji bezpośredniej, o której Pani wspomniała, one w jakiś sposób są adekwatne do tych na poziomie ogólnokrajowym? Czy właśnie ten poziom samorządowy w jakiś sposób jest też unikatowy ze względu na to, że jest bliżej ludzi? Wiadomo, że łatwiej się dostać do urzędu własnej gminy, własnego powiatu niż do Sejmu. Oczywiście jest pula instytucji demokracji bezpośredniej, które są niejako kalką tych ogólnokrajowych. Bo mamy konsultacje społeczne, które także są przeprowadzane na szczeblu ogólnopolskim, ale już budżet obywatelski jest charakterystyczny dla jednostek samorządu terytorialnego. Podobnie jak obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jest jakąś pochodną obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, ale już debata nad raportem o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego jest swoista dla samorządu terytorialnego. Wybory i referenda mamy także na poziomie ogólnopolskim, ale już te szczególne referenda lokalne w gminie, jak odwoławcze referendum lokalne czy referendum w sprawie samoopodatkowania mieszkańców gmin, są swoiste nawet nie tyle dla jednostek samorządu terytorialnego, co dla gmin. No i w gminach także mamy te niektóre organy jednostek pomocniczych gminy, które także będą tą formą demokracji bezpośredniej. Przy czym nawet jeżeli mówimy o zbieżnych formach demokracji bezpośredniej na tym poziomie samorządowym czy poziomie ogólnokrajowym, to i tak unikalne jest oddziaływanie i zasięg, skuteczność, jakie mogą dzięki nim zostać uzyskane. Bo dzięki temu, że te formy demokracji bezpośredniej są skupione na konkretnym obszarze i dotyczą mieszkańców danego obszaru, to mogą uwzględniać to zróżnicowanie geograficzne, przemysłowe, potencjał technologiczny, ekologiczny czy demograficzny. I nawet jeżeli to będzie ta formuła obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej czy konsultacji społecznej, to będą one bardzo precyzyjnie dotyczyć problemów, z którymi mierzą się mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego.
Przejdźmy zatem do już konkretnych instrumentów demokracji bezpośredniej, które są obecne w samorządach. Chciałam zapytać tutaj o obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Czym ona w ogóle jest? Jak wyglądają jej ramy prawne? Na poziomie wyższym, krajowym, mamy do czynienia z odpowiednikiem, z obywatelską inicjatywą ustawodawczą. A kiedy właśnie możemy skorzystać z tej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej? Jak ona wygląda? Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to ustawowo zagwarantowana możliwość wniesienia projektu aktu prawnego do organu stanowiącego i kontrolnego gminy, powiatu czy województwa, a więc rady gminy, rady powiatu czy sejmiku województwa. Takim gwarantem tego, że ten akt zostanie rozpoznany, jest to, że organ stanowiący i kontrolny danej jednostki samorządu terytorialnego musi rozpoznać go w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. Przy czym co do zasady jest to na najbliższej sesji Rady Gminy, Powiatu czy Sejmiku Województwa, a w przypadku aktów dotyczących planowania przestrzennego na dowolnej sesji w ciągu tych 3 miesięcy. Oczywiście przedmiot tego aktu, tego projektu aktu musi dotyczyć kompetencji organu stanowiącego i kontrolnego danej jednostki samorządu terytorialnego, bo nie mogą one rozstrzygać spraw, które leżą poza zakresem ich kompetencji. I taki projekt aktu może złożyć uprawniona grupa mieszkańców gminy, powiatu czy województwa. I ta uprawniona grupa mieszkańców to jest określona liczba mieszkańców. Tutaj mamy od 100 do 300 w gminach, w zależności od liczby mieszkańców. Gmina na przykład w powiecie jest to 300 albo 500, w zależności od tego, ile mamy mieszkańców. I takimi obywatelami, mieszkańcami, którzy mogą należeć do tej grupy minimum 100, 200, 300 czy 500 osób, są osoby, które ukończyły, które mają czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego gminę. Więc ukończyły 18 rok życia, nie są ubezwłasnowolnione, nie są pozbawione praw publicznych, zamieszkują na terytorium tej jednostki samorządu terytorialnego. I w przypadku gminy są obywatelami polskimi lub obywatelami Unii Europejskiej, a w przypadku powiatu i województwa muszą być już obywatelami polskimi. I taka grupa mieszkańców może złożyć taki projekt, który musi być rozpoznany. I dodatkowo organy stanowiące i kontrolne danej jednostki samorządu terytorialnego w formie uchwały najczęściej regulują tryb składania takiego wniosku, czyli jakie zasady muszą być zastosowane przy tworzeniu tego aktu, jak może zostać skonstruowany i w jakim trybie Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. I chociaż może wydawać się to pewnym utrudnieniem, że dostajemy takie bardzo ścisłe i precyzyjne wymagania, to tak naprawdę to ma usprawnić pracę organu i zapewnić, żeby ten akt mógł być rozpoznany. Bo jednak uchwała jest bardzo sformalizowanym aktem, który wymaga podania podstawy prawnej, który wymaga zgodności z prawem, i to zarówno prawem powszechnie obowiązującym, jak i prawem lokalnym. A więc te reguły mają tak naprawdę nie utrudnić, ale zwiększyć prawdopodobieństwo, że akt będzie tak dobrze skonstruowany, że bez problemu będzie mógł zostać rozpoznany na sesji rady, a nie będzie musiał być na przykład zwracany w celu jakiegoś uzupełnienia. Tak, no na pewno też ze względu na te ramy prawne jest trudniej stworzyć taką inicjatywę uchwałodawczą niż petycję, bo jednak są konkretne wymogi, chociażby co do liczby osób, które się muszą pod tym podpisać. Przy petycji wystarczy chociażby jedna osoba, więc taki inicjator nie ma na pewno tego stresu, czy w ogóle ten wymóg formalny zostanie spełniony. Jeśli chcemy złożyć taką inicjatywę uchwałodawczą, w jaki sposób w ogóle szukać informacji, czym się mamy posiłkować, bo przecież ustawodawca nie reguluje wszystkiego, ale część też rzeczy jest zależna już konkretnie od gminy. Jeżeli chcemy rozpocząć to poszukiwanie dotyczące procedur, zawsze najłatwiej jest skorzystać chociażby z ogólnodostępnych wyszukiwarek i wpisać hasło Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza w danej gminie, w danym powiecie, w danym województwie, bo jest szansa, że istnieje osobna podstrona w Biuletynie Informacji Publicznej, która nam będzie szerzej to wyjaśniać. Jeżeli nie, pozostaje nam poszukanie uchwały. Uchwał najlepiej szukać w wojewódzkich dziennikach urzędowych, czyli wpisujemy dziennik urzędowy województwa, czy to śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, i tam w wyszukiwarce wpisujemy
na przykład ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, żeby zobaczyć albo uchwały naszej rady, czy to gminy, powiatu, czy województwa, żeby zweryfikować, czy jest taki akt. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie go znaleźć, zawsze możemy skorzystać z prawa dostępu do informacji publicznej i napisać po prostu maila do urzędu gminy, powiatu, województwa z prośbą o wskazanie konkretnych aktów, najlepiej z przesłaniem ich kopii, czy z odesłaniem po prostu do konkretnej pozycji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, żeby taki akt uzyskać. Jak wygląda w takim razie obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w praktyce? Co dzięki niej można zmienić? Co dzięki niej do tej pory w różnych miastach, gminach zmieniono? Tak naprawdę taką największą grupą przedmiotową dotyczącą obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej są projekty dotyczące sporządzania aktów planowania przestrzennego. I efektem tego jest właśnie nowelizacja przepisów o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, w której ustalono, że te projekty aktów dotyczących planowania przestrzennego nie muszą być rozpoznawane na najbliższej sesji, tylko ogólnie w ciągu 3 miesięcy, bo jednak jest to na tyle skomplikowana materia, że komisje organów stanowiących kontrolnych muszą mieć czas, żeby to przeprocedować i ustalić. Tak naprawdę na ten moment nie mamy innego wiążącego i skutecznego sposobu, dzięki któremu możemy albo zawnioskować o to, żeby stworzono czy to plan zagospodarowania przestrzennego, czy to wcześniej studium dotyczące właśnie zagospodarowania przestrzennego, czy wprowadzono pewne zmiany w tych aktach. Dzięki obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej zyskaliśmy bardzo skuteczny środek, żeby móc przynajmniej zaproponować i doprowadzić do debaty na sesji Rady Gminy nad potrzebą nowelizacji czy potrzebą uchwalenia takiego aktu. Oprócz tego dużą grupą będą projekty dotyczące nadania statusu pomnika przyrody albo użytku ekologicznego. Jednak bardzo często jest tak, że to mieszkańcy wokół jakiegoś konkretnego pomnika przyrody są zainteresowani tym, żeby nadano mu status pomnika przyrody i nie jest trudno uzyskać tą wtedy liczbę 100, 200, 300 czy 500 osób, żeby taki wniosek złożyć, a mają przynajmniej pewność, że organ stanowiący i kontrolny rozpozna taki wniosek. Widziałam też projekty dotyczące zmian nazw ulic czy ceny biletów transportu publicznego, ale też mogą być to wnioski dotyczące wprowadzenia prohibicji. Czy to w określonej godzinie, czy to w ogóle w określonej części miasta, na przykład w centrum. I we Wrocławiu zwróciłam też uwagę na projekt, który przeszedł, czyli jest uchwała dotycząca zmian maksymalnych cen za przewozy taksówkami. Więc tak naprawdę mogą być to wszystkie kompetencje organów stanowiących i kontrolnych, które nie są zastrzeżone na rzecz innych organów. No bo na przykład uchwały budżetowej w tym trybie zmienić nie można, no bo jest ściśle określony ustawowo katalog podmiotów, które taki wniosek mogą złożyć. No ale na tą formułę budżetu mamy budżet obywatelski, który coś pozwala przy tym budżecie jednak zadecydować. To, co pani mówi i też wiele rozmów, które przeprowadziłam z praktykami, którzy złożyli właśnie taką obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, wynika, że tak naprawdę możemy o przeróżnych tematach w ten sposób postarać się decydować, właśnie jeśli tylko to jest w kompetencjach gminy. Z jednej strony to mogą być większe rzeczy, jak to planowanie przestrzenne, a z drugiej strony to mogą być też miejsca, które dotyczą tylko jakiejś części mieszkańców, bądź tylko część mieszkańców jest ich świadoma, jak te pomniki przyrody, czy zmiana nazwy jakiejś ulicy, albo konkretne grupy społeczne, jak w przypadku Wrocławia i ceny maksymalnego przejazdu taksówkami. Także tu na pewno też będę zachęcała osoby, które nas oglądają, żeby poszukać może inspiracji w innych gminach, bo tych przypadków i przykładów jest tak naprawdę sporo. Wiem, że nie każda gmina, w każdej gminie jest właśnie taka inicjatywa praktykowana przez mieszkańców, ale w tych, których jest, myślę, że jednak spotyka się ona z raczej pozytywnym odbiorem. Czy w takim razie ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to skuteczne narzędzie demokracji bezpośredniej, czy taki wspomagający element partycypacji? Czy ma też ona swoje wady? Jakie byłyby minusy też takiej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej?
Bez wątpienia, jeżeli chodzi o skuteczność, plasuje się wśród tych form instytucji demokracji bezpośredniej, w których mamy największy wpływ na działalność w jednostkach samorządu terytorialnego, z uwagi na to, że ten projekt musi zostać rozpoznany, musi być poddany pod głosowanie, a więc jest już jakąś taką bardziej skuteczną formą oddziaływania społeczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o wady, no to myślę, że one są bardzo powiązane, skorelowane z zaletami, bo to, co dla jednej grupy społecznej jest ważne i o co wnosi, dla innej grupy społecznej może być problemem. Ponadto może się okazać, że projekt, o który wnosi dana grupa społeczna, nie jest w kręgu zainteresowania rady. Oni po prostu mają inne zdanie na ten temat i odrzucą taki projekt. No i co teraz? Mieszkańcy mogą albo w kolejnych wyborach wyrazić brak poparcia dla radnych, albo zawnioskować o odwoławcze referendum lokalne i po prostu w ten sposób pokazać brak zgody na takie zachowanie, ale tutaj mamy już inne kworum, inną minimalną ilość mieszkańców, która czy to musi złożyć wniosek, ale też później wziąć udział w referendum i oddać ważne głosy w tym referendum. Ponadto może się okazać, że złożony wniosek zostanie przyjęty pozytywnie na obradach sesji, ale wzbudzi niechęć innej grupy społecznej, która w kontrze albo złoży swój wniosek zmieniający tą uchwałę, albo wykazując interes prawny, zaskarży tę uchwałę do sądu administracyjnego, albo także wyrazi swoje niezadowolenie w stosunku do tego, jak zagłosowano, poprzez referendum odwoławcze. Więc jeżeli mamy jednostkę samorządu terytorialnego, która będzie silnie spolaryzowana, o zaktywizowanych mieszkańcach, którzy mocno wpływają, mocno lobbingują radnych czy w jakiś sposób próbują na nich wpływać, no to ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza może niestety skutkować taką przepychanką i składaniem nawzajem sprzecznych projektów. Na ten moment jednak nie widziałam takich skrajnych przykładów, a raczej to, że jest pozytywną formą oddziaływania społecznego i pokazuje, że mieszkańcy się aktywizują, jeżeli problem ich dotyczy i interesuje. Tak, no tutaj rzeczywiście też się nie spotkałam z tymi przykładami negatywnymi i takimi przerzuceniami się w przypadku inicjatywy uchwałodawczej, ale już z poziomu ogólnokrajowego, w przypadku inicjatywy ustawodawczej rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce, jak chociażby dwa projekty złożone w sprawie aborcji, jeden zakazujący, drugi legalizujący, jako inicjatywa ustawodawcza obywatelska, złożone mniej więcej w tym samym czasie, także i na tym poziomie samorządowym istnieje takie zagrożenie. No i chociaż może się pozornie wydawać, że mniej światopoglądowo w samorządzie decydujemy niż na poziomie ogólnokrajowym, to praktyka może w przyszłości pokazać, że można się pokłócić i nie zgodzić co do wielu rzeczy, które pozornie nie są aż tak polaryzujące czy kontrowersyjne. Nie ukrywajmy, że spory sąsiedzkie istnieją. I to także w kinematografii możemy zauważyć, ale też spory o granice, płoty, nazwy ulic, drzewa, które można by wyciąć, a które mogą być pomnikiem przyrody. Więc niedużo trzeba, żeby jakiś konflikt nastał, ale faktycznie także nie spotkałam się jeszcze z takim przykładem, co nie wyklucza jego istnienia. A czy na poziomie samorządowym inne instrumenty demokracji bezpośredniej są równie skuteczne co obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czy po prostu one są stworzone po to, żeby zajmować się trochę innymi kwestiami? Tak do głowy właśnie przyszedł mi taki przykład budżetu obywatelskiego, który również ma swoje ramy prawne, ma też częściowo właśnie ramy ustawowe, bo w niektórych miastach jest wymóg przeprowadzenia właśnie takiego budżetu obywatelskiego. Jak tutaj wyglądają te inne instrumenty demokracji bezpośredniej? Czy możemy je w ogóle jakoś porównywać z tą inicjatywą? Myślę, że jeżeli spojrzymy kompleksowo na instrumenty formy demokracji bezpośredniej na tym poziomie samorządowym, to bardziej wykazują charakter uzupełniający i komplementarny względem siebie niż taki konkurencyjny. Czyli z jednej strony mamy te najmniej wiążące formuły, jak konsultacje społeczne, które jednak pozwalają na bardzo dużą swobodę w formie.
Może być to ankieta internetowa, zebranie, głosowanie, jakieś formularze, ale pozwala w największym zakresie zebrać zdanie, opinię na temat, który interesuje organy administracji samorządowej. Budżet obywatelski, o którym Pani wspominała, jest za to ciekawą formułą na to, żeby zainterweniować, żeby wpłynąć na budżet, na który nie można wpłynąć obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Tak, Czyli tak. także jest komplementarny w stosunku do niej. Referendum z kolei, ono ma dużo silniejszy ten wiążący charakter, ale też dotyczy innych tematów. Czyli to już jest sytuacja, kiedy to nie mieszkańcy oddolnie są zainteresowani tematem, ale raczej kiedy decydenci, kiedy organy administracji samorządowej uznają, że to mieszkańcy powinni podjąć decyzję. Oczywiście czasem mieszkańcy mogą zainicjować takie referendum i na przykład dzieje się to często przy tych odwoławczych referendach lokalnych. To mieszkańcy mogą zadecydować o samoopodatkowaniu za pomocą referendum lokalnego, ale jednak jest to troszeczkę inna formuła i raczej tutaj mamy ten przebieg odgórny częściej. Debata nad raportem o stanie jednostki i samorządu jest taką formą pośrednią, bo z jednej strony jest czymś więcej niż konsultacja. Jednak ten głos mieszkańców jest odnotowany, mówimy o takim ważnej sesji Rady Gminy, na której jest to analizowane, a nie o zbieranych luźno ankietach czy opiniach na dany temat. No i mamy te niektóre organy jednostek pomocniczych gminy, jako tą formę demokracji bezpośredniej, które jednak także są organami. Więc jednak skłaniałabym się ku temu, że te formy, instytucje demokracji bezpośredniej są zróżnicowane i komplementarne względem siebie. Jak w takim razie dbać o demokrację bezpośrednią we własnym samorządzie? Jak ją rozwijać? Jak się do niej przyczyniać? Jak na przykład też, jeśli chcemy zainterweniować w jakiejś sprawie albo po prostu coś zgłosić, jak znaleźć to odpowiednie narzędzie, które będzie skuteczne? Jeżeli chodzi o to samo zwiększanie tej świadomości obywatelskiej, to uważam, że tutaj przede wszystkim chodzi o edukację i promocję. Edukację już w szkołach. Uważam, że wzmocnienie roli organów samorządu uczniowskiego, większe zaangażowanie uczniów w takie formy współdziałania przyczyni się do tego, że z czasem będą oni bardziej zainteresowani aktywnością w samorządzie lokalnym. Jeżeli chodzi o mieszkańców, no to także edukowanie ich, czy to w formie różnych ulotek, czy to materiałów dostarczanych drogą elektroniczną, wskazywanie, jakie są formy, jakie mogą mieć korzyści z tego. Bo to jest to, co najbardziej zainteresuje mieszkańców, co mogą realnie osiągnąć, czyli że jest taka instytucja jak Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza, dzięki której mogą zmienić nazwę ulicy, mogą zawnioskować o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli ta edukacja. A jednocześnie promocja tych form w sposób oczywiście dostosowany do danej jednostki samorządu terytorialnego. Bo będą miejsca, gdzie lepiej będzie zadziałać w social mediach, bo na przykład wiele osób śledzi, obserwuje konta gminy, konta organów gminy w internecie, a w innej gminie lepiej będzie skorzystać z tablicy, której każdy podchodzi, żeby przeczytać, co się dzieje. Czy czasami taką drogą ustną przy okazji roznoszenia jakichś informacji, bo w wielu gminach dalej się praktykuje jednak tą taką kwerendę, to takie osobiste doręczanie, informowanie o pewnych kwestiach. No i tutaj ten cały czas język korzyści, ale też jeżeli będziemy zachęcać, czy to młodzież do angażowania się w organy gminy, jak na przykład młodzieżową radę gminy, czy to osoby starsze, które mogą mieć więcej czasu, aby angażowali się w działania gminnej rady seniorów. Oni także będą promować i przekazywać informacje dotyczące tych instytucji demokracji bezpośredniej. Natomiast jak najłatwiej przekazać informacje mieszkańcom, z jakiej formy w danym momencie mogliby skorzystać? Tutaj myślę, że dobrym punktem kontaktowym na zostawienie jakichś broszur czy informacji są po prostu urzędy. Bo jeżeli ktoś już jest w tym urzędzie, to spojrzy na informacje, być może będzie mógł w ten sposób się zorientować. Udostępnianie tych informacji w biuletynie informacji publicznej. Dzięki temu wiele osób po prostu korzystając z wyszukiwarki będzie mogło znaleźć informacje o tych instytucjach demokracji bezpośredniej. A czy w tej naszej demokracji bezpośredniej na poziomie samorządowym czegoś w takim razie brakuje? Czy, tak jak pani mówi, ona jest na tyle komplementarna, że w tym momencie jest wystarczająca i efektywna? Myślę, że w tym momencie mamy bardzo dużo narzędzi do tego, żeby współuczestniczyć
Nawet nie bezpośrednio, w tym jak sprawowana jest demokracja bezpośrednia, jak w ogóle sprawowana jest demokracja w samorządzie terytorialnym, chociażby poprzez transmisję obrad Rady Gminy, czy Rady Powiatu, czy Sejmiku Województwa, możemy realnie w każdym momencie zweryfikować, co się działo na takiej sesji. Mamy dostęp do wszystkich aktów prawnych, które na poziomie tym samorządowym nie są skomplikowane. Do ich przeczytania nie trzeba specjalistycznej wiedzy, bo nie mówimy tutaj o kilkuset stronnicowych ustawach, przez których przebrnięcie i osadzenie w powiązaniu z innymi ustawami bywa czasem kłopotliwe. Te uchwały są raczej krótkie. Jeżeli ktoś będzie chciał się zapoznać z jej treścią, to bez problemu zrozumie, jakie są treści tej uchwały. Więc myślę, że jeżeli ktoś chce, to bez problemu jest w stanie się zaktywizować. Problemem jest jedynie przeskoczenie tego punktu, żeby ktoś chciał. Czyli pokazanie, że warto zainwestować swój czas. Nie oszukujmy się, że społeczeństwo idzie teraz w kierunku jednak takich zamkniętych rodzin, zamkniętych grup, które skupiają się na sobie, na swoim rozwoju, na podróżach, na rozwijaniu siebie, ale czasami zapominają o tym, że żyjemy w większej społeczności. To migrowanie między różnymi miastami, funkcjonowanie często w kilku lokalizacjach sprawia, że mamy mniej czasu i mniej przywiązujemy się do danego miejsca, co może niestety wpływać na to, że mniej jesteśmy zainteresowani oddziaływaniem na to konkretnie miasto, gminę czy powiat. Więc to jest chyba taki największy punkt od takiej socjologicznej strony, nawet nie politologii, tylko właśnie takiej socjologii. Myślę, że to, że bardziej się rozwijamy w jakichś zamkniętych grupach, też doskonale teraz jesteśmy w stanie zobaczyć tak urbanistycznie, bo z jednej strony mamy przecież szereg jakichś zamkniętych, zabudowanych osiedli, wszędzie się odgradzamy płotami, możemy zobaczyć różnego rodzaju takie płoty, które czasami jest płot, za tym płotem jeszcze jest żywopłot, wcześniej jeszcze jest krawężnik, że się tak bardzo lubimy odgradzać, no a z drugiej strony też wiele już jakiejś infrastruktury, która powstaje na przykład przy naszych blokach czy domach, traktujemy ją tylko z myślą o tym kawałku, co można widzieć chociażby po odśnieżaniu chodników, co się kończy tylko czasami tak bardzo fragmentarycznie, czy nawet się spotkałam z jednym placem zabaw na takim nie do końca zamkniętym osiedlu, ale który był ogrodzony i miał wywieszoną kartkę, że jest tylko dla mieszkańców konkretnych bloków, więc jak już ktoś ma kolegę z bloku obok, to nie wolno się bawić na tym konkretnym placu zabaw. Także myślę, że to, o czym pani mówi, właśnie ta socjologiczna perspektywa jest bardzo dobrze widoczna w miastach. No i niestety, dopóki tutaj tego nie zmienimy, tego naszego podejścia, to będziemy też mieli takie negatywne konsekwencje tak w szeroko pojmowanej świadomości społecznej, bo to się będzie przekładało na wiele czynników, nie tylko na partycypowanie i na zaangażowanie w demokrację bezpośrednią, o czym teraz rozmawiamy. Tak, dodatkowo ten problem ma dużo głębsze podłoże, bo jeżeli mamy system pracy 9-17, przed pracą często zawozimy dzieci do placówki, po pracy odwozimy, chcemy z nimi spędzić trochę czasu, zakupy, jakiekolwiek obowiązki domowe, chwila czasu dla siebie, bo nie ma więcej i mija tydzień. Po czym w sobotę nadrabiamy wszelkie zaległości, jakie nam zostały i tak naprawdę nie ma czasami tego czasu na tą partycypację społeczną. Nie ma czasu, żeby spojrzeć na Facebooka, Instagrama, zainteresować się w ogóle, co się w gminie dzieje. Więc zazwyczaj ten kontakt, czy to z urzędem gminy, czy z jakimiś organami mamy wtedy, jak mamy problem, albo nas o coś wezwą, albo coś chcemy. I to też takim niejako wyszarpanym czasem z grafiku pracy, no bo tego czasu nam po prostu brakuje. Tak, przydałby nam się taki dzień w tygodniu pracy na takie urzędowo-partycypacyjne sprawy, żeby też wtedy to trwało na przykład od 9 do 17, ale już poza naszym zakładem pracy. Tak, tak, zdecydowanie brakuje przestrzeni. Tyle jest rozmów o 4-dniowym tygodniu pracy, że brakuje pomysłu na to, że tym 5. dniem można byłoby pół dnia chociaż poświęcić na coś społecznie. Gdzie społecznie może mieć bardzo szerokie oddziaływanie, bo to nie musi oznaczać działania konkretnie na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego, ale być może na rzecz jakiegoś miejsca, w którym jest potrzebna nasza pomoc wobec innego człowieka, czy wobec chociażby zwierząt, czy na rzecz jakichś ekologicznych inicjatyw. Tak, o tym się nie myśli.
Albo mało Tak, a się myślę, że to... myśli, za mało. Właśnie. A myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł, tak, żeby właśnie do tej naszej codzienności, do tych godzin pracy włączyć w jakiś sposób taką partycypację, czy nawet jakby to miała być zwykła pomoc sąsiedzka, bo to jest coś, na co myślę, że wiele osób, nawet jak ma ochotę, to właśnie niekoniecznie potem ma czas, no i stąd też pewnie to codzienne zaangażowanie jest niższe, niż byśmy chcieli. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę w takim razie. Mam nadzieję, że pójdziemy jako społeczeństwo w stronę tych zmian. Sama bym bardzo chciała, bo też myślę, że osoby, które w jakikolwiek sposób są zaangażowane społecznie, widzą, że to zabiera bardzo dużo czasu, ale z drugiej strony też daje dużo satysfakcji, takiego poczucia spełnienia i możliwości po prostu działania. Że coś się rzeczywiście potem może zmienić, coś się może wydarzyć, więc warto wygospodarować ten czas i myślę, że warto też wrzucić taki temat do debaty publicznej, żebyśmy jako społeczeństwo spróbowali ten czas wygospodarować tak dla wszystkich, bo wiadomo, że w takiej indywidualnej, jednostkowej kwestii bywa to trudne, zwłaszcza jeśli nie mamy bardzo elastycznej pracy w domu czy zaraz obok domu, a szereg innych obowiązków, które na co dzień pochłaniają bardzo dużo naszego czasu. Dokładnie. Jeszcze raz w takim razie bardzo dziękuję za gościnę. Z tej strony na kanale lub bezpośrednio mówiła do Was Agata Kępa, a dzisiaj moją gościnią była Anna Maciąg. Dziękuję bardzo.